Tłumaczenie Adam Śniarowski. Czyta Samuel Bukowski. Pastor Stephen Bohr w serii wykładów pod tytułem Wielkie odstępstwa w Biblii. Wykład trzeci. Nabożeństwo w egipskim stylu. Skłońmy nasze czoła do modlitwy. Ojcze Niebieski, jakim radosnym przywilejem jest przebywanie w Twoim domu modlitwy, w Twoim świętym dniu szabatu. Dziękujemy Ci, Ojcze, za przywilej przynależenia do Twojego ludu, do Twojego Kościoła. Wiemy jednak, że Kościół Twój czekają wielkie niebezpieczeństwa w przyszłości. A jedynym sposobem, w jaki możemy zrozumieć te niebezpieczeństwa w przyszłości, jest zrozumienie tego, co miało miejsce w przeszłości. Ponieważ będziemy dziś studiować Twe Słowo, prosimy Cię o prowadzenie Twoim Świętym Duchem. Prosimy, o Panie, przemawiaj do każdego serca i umysłu oraz obdarz nas pokorą, byśmy mogli zrozumieć Twoje poselstwo do nas. Dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy. Prosimy bowiem w drogim imieniu Jezusa. Amen. Zapraszam Was do otwarcia Pisma Świętego na pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10. Rozdział ten opisuje pewne wydarzenia z historii starożytnego Izraela. Po zrelacjonowaniu pokrótce tych wydarzeń, w pierwszych 10 wierszach 10 rozdziału, apostoł Paweł mówi, dlaczego zostały one zapisane. Chciałbym przeczytać wiersz 11. Apostoł Paweł stwierdza: a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. W dosłownym przekładzie z greckiego jest to słowo typ. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Zauważcie więc, że historia Izraela została spisana dla nas jako przestroga, ponieważ żyjemy u kresu wieków. Chciałbym teraz bardzo szybko streścić historię Eksodusu, wyjścia Izraela z Egiptu, bo tak naprawdę jest to nasz własny Eksodus ze świata grzechu. Widzicie, Egipt przedstawia świat, Kanaan przedstawia niebo. A podróż przez pustynię przedstawia okres pomiędzy momentem, w którym opuściliśmy świat, a momentem naszego wejścia do Królestwa Niebieskiego. Musimy koniecznie zrozumieć, że historia Izraela to jest mikrokosmos naszego doświadczenia. Miniaturowy model doświadczeń, przez które przechodzić będzie lud Boży w miarę zbliżania się do ziemi obiecanej. Zapewne pamiętacie, że Izrael był w okrutnej niewoli i z tego powodu wołali do Boga o wyzwolenie. Nie mieli żadnych zasług, które mogliby przedłożyć przed Bogiem. Żyli w bałwochwalstwie, żyli w grzechu, ale w swej wielkiej potrzebie wołali do Boga. I jak czytamy w drugim rozdziale Księgi Wyjścia, Bóg usłyszał ich wołanie i zaczął pracować nad ich wyzwoleniem. Wylał na Egipt plagę za plagą, mówił do Faraona: uwolnij mój lud, wypuść mój lud z niewoli.
Cały trud wyzwolenia został dokonany przez Boga. Izrael w tym zakresie nie zrobił nic. Nie mieli żadnych zasług, by czegokolwiek żądać od Boga, ponieważ byli grzesznikami i ze strony Boga zasługiwali tylko na sąd. Jednak Bóg w swym miłosierdziu i łasce uwolnił ich, ponieważ wołali do Niego. Znakiem ich uwolnienia było ofiarowanie baranka paschalnego. Krwią musieli naznaczyć odrzwia i nadproża, co miało oznaczać, że ich uwolnienie zostało dokonane za sprawą Baranka Bożego, tego, który gładzi grzechy świata. Po ofiarowaniu baranka zostali zaprowadzeni do chrztu w wodach Morza Czerwonego. Apostoł Paweł mówi bowiem w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10, że zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu, a gdy już przeszli na drugą stronę wód, byli wolnym narodem. Bóg dokonał ich wyzwolenia, pogrzebał ich stare życie i wskrzesił do nowego życia. A w rozdziale 15 Księgi Wyjścia śpiewają słynną pieśń Mojżesza, pieśń ich wyzwolenia. Wyobrażam sobie, co musieli czuć śpiewając tę pieśń. To była pieśń ich doświadczeń. Ale chrzest to jeszcze nie koniec. Pogrzebanie starego życia i zmartwychwstanie do nowego życia to wcale jeszcze nie koniec. Nadal musieli pokonać pustynię, by dostać się do ziemi obiecanej. Stąd też w rozdziałach 16 i 17 Księgi Wyjścia czytamy, że Bóg zesłał im mannę z nieba na pokarm i dał im wodę ze skały. Bo jeśli masz przebywać na pustyni, to będziesz bezzwłocznie i rozpaczliwie potrzebował obydwu tych rzeczy. Jak już zauważyliśmy, doświadczenia ludu izraelskiego są także naszymi doświadczeniami. My także byliśmy w niewoli tego świata. Lub, jak kto woli, w Egipcie. My również rozpaczliwie wołaliśmy do Boga. Bóg usłyszał nasze wołanie i poprzez Jezusa dokonał naszego zbawienia. Zrobił to dla nas, choć na to nawet nie zasługujemy. Jezus wylał na nas swą darmową łaskę, a znakiem wyzwolenia była krew przelana na krzyżu Golgoty. My również weszliśmy do wody w czasie chrztu. Nasze stare życie zostało pogrzebane i zmartwychwstaliśmy do nowego życia, gdy wyszliśmy z wody. Mogliśmy wówczas zaśpiewać pieśń naszego wyzwolenia lub odkupienia. O, jakże kocham to słowo. Jednak wciąż musimy przejść przez pustynię, indywidualnie i jako Kościół. Dlatego potrzebujemy manny, która symbolizuje Słowo Boże, potrzebujemy wody, która symbolizuje modlitwę oraz Ducha Świętego, abyśmy mogli w końcu wejść do Królestwa Niebieskiego. Naszkicowałem tło wydarzeń, ponieważ musimy iść naprzód do momentu, w którym Izrael zatrzymał się pod górą Synaj. Otwórzmy Biblię na Księdze Wyjścia, rozdziale 19. Będziemy dziś nieco więcej krążyć wokół tej księgi. Księga Wyjścia, 19:3-6. Bóg wyzwolił Izraelitów bez żadnych zasług z ich strony. Nie dokonali swojego zbawienia. Krew baranka wywiodła ich z niewoli, a teraz przybyli do góry Synaj, gdzie Bóg chce uczynić z nich swój lud. God wants to make them his people. Księga Wyjścia, rozdział 19, wiersze 3-6. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: zwróćcie uwagę, Mojżesz wchodzi na szczyt góry do Boga, który ma wiadomość do przekazania ludowi. Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Innymi słowy, wywiodłem was z niewoli i mogliście zobaczyć, co ja uczyniłem, a nie wy. Zwróćcie uwagę na wiersz 5. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Innymi słowy, Bóg pragnie tam, pod Synajem, zawrzeć przymierze, związek z Izraelem. Chce ich oficjalnie uczynić swoim ludem.
Wiersz szósty. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Bóg mówi, wyzwoliłem was z niewoli, bez żadnego wysiłku z waszej strony. Jest to darmowa łaska, gdyż wołaliście do mnie, ale teraz pragnę, abyście byli moim narodem. Chcę zawiązać z wami przymierze. A to są warunki. Słuchajcie mojego głosu i przestrzegajcie mojego przymierza. Bóg zatem mówi do Mojżesza, chcę, abyś przekazał tę wiadomość dzieciom Izraela. Zwróćcie uwagę, że Mojżesz schodzi wtedy z góry i mówi do ludu, słuchajcie, to są słowa, które usłyszałem od Boga. Dał mi wiadomość do przekazania wam. Chcę wiedzieć, czy akceptujecie Bożą ofertę. Księga Wyjścia 19, 7 i 8. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Innymi słowy, idzie do starszych ludu i oznajmia im, oto czego chce Bóg od Izraela. Akceptujecie te warunki, czy nie? Teraz wiersz ósmy. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Czy przyjęli zatem warunki przymierza? Oczywiście, że tak. Bóg mówi, to moja wiadomość, chcę, byście byli moim ludem, a oto są warunki, macie słuchać mojego głosu i strzec mojego przymierza. A Izrael odrzekł, tak, zgadzamy się. Teraz wiersze 8 i 9. Mojżesz idzie teraz z wiadomością do Boga. Czytamy następujące słowa, a Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Odtąd Izrael był oficjalnie Bożym ludem. Zostali włączeni poprzez przymierze z Nim. Zauważcie, iż nie zostali Bożym ludem z powodu ich posłuszeństwa, ale zostali Bożym ludem, ponieważ Bóg wyzwolił ich z niewoli, w swojej łasce, i to Bóg sam zaoferował im zawiązanie z nimi przymierza. Tak przy okazji, w księdze Jeremiasza 31-32 przymierze spod Synaju przyrównane jest do małżeństwa. Bóg stwierdza tam, że gdy nadawał zakon Izraelowi pod Synajem, był on ich małżonkiem. Innymi słowy, to przymierze jest małżeństwem. Bóg mówi, chcę się z tobą ożenić, wyjdziesz za mnie? A Izrael odpowiada, tak, chcę. Tak oto wchodzą w ten związek oparty na przymierzu. Zostali wyzwoleni z niewoli, zaakceptowali warunki przymierza. Zwróćcie uwagę na to, że przymierze dane jest ludziom już odkupionym. Bóg nie mówi, strzeż mojego przymierza, a ja cię odkupię. Mówi natomiast, odkupię cię, abyś mógł wtedy z miłości do mnie strzec mego przymierza. Teraz Bóg wypowiada słowa przymierza. Pamiętajmy, że Izrael zadeklarował, iż uczynią wszystko, co Bóg nakaże. Tak więc Bóg wypowiada słowa tego przymierza. Księga Wyjścia 20, 1 i 2. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Teraz uwaga, to jest bardzo ważne. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyim ludem był Izrael? I kto wywiódł ich z Egiptu? Bóg. Tak jest napisane. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I wtedy Bóg kontynuuje wygłaszając co? 10 przykazań. 10 przykazań stanowi warunki przymierza. 10 przykazań, które Izrael zobowiązał się, co? Przestrzegać. Mieli być posłuszni Bogu z miłości, ponieważ to Bóg wywiódł ich z niewoli. Zatem odpowiedzią na miłość powinno być z ich strony posłuszeństwo wobec Bożych przykazań. A gdy Bóg wypowiedział już 10 przykazań jako warunki przymierza, czytamy w Księdze Wyjścia 31:18, że Bóg wręczył Mojżeszowi tablicę przymierza.
Jak czytamy w Księdze Wyjścia 31:18, a gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. Można by pomyśleć, że skoro się pobrali, to odtąd będą żyli długo i szczęśliwie. Na zawsze będą już małżeństwem. Taką mielibyśmy przynajmniej nadzieję. Jednak nie zupełnie tak było. Widzicie, Izrael nie został wyzwolony z powodu ich posłuszeństwa, ale skoro już zostali wyzwoleni, Bóg oczekiwał od nich posłuszeństwa w zamian. I to nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że chcieli za to, co Bóg dla nich uczynił, że wywiódł ich z Egiptu. Innymi słowy, posłuszeństwo miało być konsekwencją odkupienia. Nie było zaś powodem odkupienia. Ale mieli oni prowadzić życie, jak na Boży lud przystało. Bóg mówi, odkupiłem was od Egipcjan, uczyniłem was moim ludem, a teraz prowadźcie życie godne ludu Bożego. Księga Wyjścia mówi nam ponadto, że Mojżesz przebywał na górze dość długo i lud zaczął się niepokoić, gdy Mojżesz nie wrócił w czasie, w którym tego oczekiwali. Księga Wyjścia 31, 1 i 2. Opóźnienie w powrocie Mojżesza symbolizuje opóźnienie powrotu kogoś innego, powrotu Jezusa. Czytamy w Księdze Wyjścia 32, 1 i 2. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów. To nie jest dobre tłumaczenie, bo jest tu słowo Elohim, zatem mówią oni, uczyń nam Boga, ponieważ zaraz zauważymy, iż twierdzili oni, jakoby uwielbiali prawdziwego Boga. To nabożeństwo było ofiarowane prawdziwemu Bogu, ale w egipskim stylu. Mówią zatem do Arona, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem. To jest dość poniżające wyrażenie, z owym Mojżeszem. Słuchajcie tego. Mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Czyli kto ich zdaniem wyprowadził ich z Egiptu? Mojżesz. A Bóg wszystko słyszał. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Kiedy powrót Mojżesza opóźniał się, lud stał się beztroski i zażądał sobie specjalnego rodzaju nabożeństwa i żeby Aaron zrobił im Boga, którego będą mogli czcić. Bardzo ważne, abyśmy mogli sobie uświadomić, że prowodyrami w tym odstępstwie była grupa ludzi określana jako mieszany tłum. Słyszeliście już kiedyś o mieszanym tłumie? Byli to ludzie, którzy dołączyli do Izraela podczas wyjścia z Egiptu, nie z powodu ich miłości do Pana, ale ponieważ im właśnie udało się uniknąć plag. Widzieli, że Bóg błogosławił Izraela i dlatego opuścili Egipt, lecz Egipt pozostał w ich sercach. Duch proroctwa mówi nam, że za każdym razem, gdy w Izraelu pojawiał się jakiś zgrzyt lub problem, to właśnie mieszany tłum stał u źródła problemów. Chciałbym przeczytać wypowiedź z książki Patriarchowie i Prorocy, strona 408, gdzie Ellen White mówi na temat mieszanego tłumu. Pisze następujące słowa. Rzesza tych, którzy połączyli się z Izraelitami podczas ich wyjścia z Egiptu, była przyczyną ustawicznych kłopotów i źródłem pokus. Czy dziś również są tacy mieszańcy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego? Ludzie, którzy dołączyli do Kościoła, ale ich serca pozostają poza Kościołem, którzy może wolą inny rodzaj uwielbienia,
który nie ma poparcia w Piśmie Świętym. Czytamy dalej. Twierdzili, że porzucili bałwochwalstwo i czczą prawdziwego Boga, ale poprzednie wychowanie i praktyki ukształtowały już ich nawyki oraz charakter. Każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu był skażony bałwochwalstwem i uchybiał Bogu. Nie patrzyli na Boga jako na wspaniałego Boga, przed którym musisz jako stworzenie upaść i oddać Mu cześć. Nie traktowali Go z nabożnym szacunkiem. Czytajmy dalej. To właśnie oni najczęściej wszczynali niesnaski i pierwsi zaczynali narzekać, zarażając obóz swymi bałwochwalczymi praktykami i szemraniem przeciwko Bogu. Dlatego powiedzieli do Arona: uczyń nam Boga, chcemy mieć to szczególne nabożeństwo. Oczywiście Aron, zamiast stanąć po stronie prawdy, nieco później powiemy sobie coś więcej na temat Arona, poddał się woli ludu. Księga Wyjścia 32, 2-4. Sytuacja, w której to owce wiodą pasterza. Przywódca, zamiast prowadzić, sam jest prowadzony. Księga Wyjścia 32, 2-4. Odpowiedział im Aron: zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. Czyli zdjęli wszystkie swoje kolczyki, ale później pod koniec kazania zobaczymy, że było tego tak naprawdę więcej, bo zdjęli jedne, ale włożyli drugie. Biblia mówi nam dalej: i zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Arona. Czytajmy jeszcze wiersze 4 i 5. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Pragnę odczytać teraz bardzo wnikliwą wypowiedź, którą znajdujemy w Review and Herald z 6 września 1906 roku. Ellen White, komentując to wydarzenie, używa bardzo ciekawego sposobu wyrażania odnośnie tego, co stało się z ludem pod Synajem. Pisze ona tak: w wyniku szemrania i niewiary ludu, Aaron uczynił im złotego cielca, przedstawiającego Boga. Kogo ich zdaniem czcili? Nie pogańskich bogów, ale Boga. Ellen White pisze słowo Bóg przez duże B. Ogłosili, iż ten bałwan jest Bogiem, raz jeszcze przez duże B. I wielki entuzjazm powstał wokoło tego fałszywego Boga, przez małe B. Innymi słowy, twierdzili, że czczą prawdziwego Boga, ale tak naprawdę oddawali cześć fałszywemu, podrabianemu Bogu. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę na to, że było to nabożeństwo, a nie spotkanie towarzyskie. Nie zebrali się tam, aby imprezować, odprawiali nabożeństwo, twierdząc przy tym, że robią to na cześć prawdziwego Boga. W Księdze Wyjścia 32, 5 i 6 czytamy: a widząc to, Aaron kazał postawić ołtarz przed nim. To znaczy przed złotym cielcem. Zadam wam pytanie. Czy budowa ołtarza jest przedsięwzięciem religijnym? Zdecydowanie. I powiedział Aaron: jutro będzie uroczystość ku czci Pana. Czy było to nabożeństwo rzekomo dla Pana? Tak. I wstawszy nazajutrz, wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne. Widzimy tu więc czynności związane z religią. I przynieśli ofiary pojednania. A zatem są to ofiary, które składa się w świątyni. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Innymi słowy, podczas tego nabożeństwa czego jeszcze chcieli? Chcieli dobrej zabawy, co nie miało nic wspólnego z pełnym szacunku uwielbieniem Boga.
ponieważ usiedli, aby jeść i pić, a potem wstali, aby się bawić. A Mojżesz nadal przebywa na szczycie góry, gdy ma miejsce to nabożeństwo. I Bóg mówi do Mojżesza: Mojżeszu, lud odprawia odstępcze nabożeństwo tam na dole, pod górą Synaj. Zrobili sobie złotego cielca, aby rzekomo mnie wysławiać. Zauważcie, co Bóg mówi w Księdze Wyjścia 32:7. To bardzo stanowcze słowa. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Co Bóg powiedział? To jest mój lud, który wyprowadziłem z Egiptu. Ale co powiedział lud? Z owym Mojżeszem, który nas wyprowadził z Egiptu. Nie wiemy, co się z nim stało. A Bóg ich słucha i mówi: więc to tak? Dobra, no to idź po ten swój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, bo się sprzeniewierzył. Wiecie, co miało miejsce pod Synajem w związku z tym fałszywym nabożeństwem? Izrael unieważnił swoje przymierze z Bogiem. Nie byli już ludem Bożym. Czekaj, pastorze, czy to może być prawda? Pozwólcie mi przeczytać kilka wypowiedzi, po których przedstawię na to biblijny dowód. Kilka wypowiedzi z ducha proroctwa. Patriarchowie i prorocy, strona 318. Ellen White pisze: przymierze Boże z ludem zostało unieważnione. Ponadto na tej samej stronie pisze: Bóg dał do zrozumienia, że wyparł się swego ludu. Innymi słowy, co oznacza słowo wyparł się? Że już dłużej nie są czym? Że już nie są moim ludem. Na stronie 320 piszę nadalej: aby pokazać obrzydzenie, jakim napełnia go ich przestępstwo, mowa jest o Mojżeszu, rzucił na ziemię kamienne tablice. Tablice przymierza. To jest biblijny dowód na to, że to, co mówi Ellen White, jest prawdą. Aby pokazać obrzydzenie, jakim napełnia go ich przestępstwo, rzucił na ziemię kamienne tablice, a te rozprysnęły się na kawałki na oczach całego ludu, co oznaczało, że jak oni złamali przymierze z Bogiem, tak Bóg zerwał swe przymierze z nimi. A na stronie 324 Ellen White dodaje: Izraelici byli winni zdrady. Mocne słowa, nieprawdaż? Byli winni zdrady, i to wobec króla, który obdarzył ich dobrodziejstwami i którego władze sami dobrowolnie przyrzekli respektować. A propos zdrady wobec króla, twierdzili przecież, że oddają cześć królowi. Twierdzili, że oddają cześć prawdziwemu Bogu. A gdybyś im powiedział: czcicie fałszywego Boga, odpowiedzieliby: nie, nie, przecież ten złoty cielec przedstawia prawdziwego Boga, a my czcimy prawdziwego Boga. A Bóg mówi na to: wyrzekam się tego ludu, unieważniam moje przymierze z tym ludem, skończyłem z nimi. Wtedy Mojżesz wstawia się za nimi przed Bogiem. Księga Wyjścia 32, 11 i 12. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego, i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Mojżesz mówi: nie zrzucaj całej odpowiedzialności za ten lud na mnie. Oni są Twoim ludem. Ty ich wywiodłeś z Egiptu. Panie, Ty uczyniłeś z nimi przymierze, a oni uczynili przymierze z Tobą. Tak, to prawda, że popadli w odstępstwo od Ciebie poprzez owo fałszywe nabożeństwo, lecz nadal są Twoim ludem. A Ty jesteś tym, który ich wyprowadził z Egiptu. Ciekawe, że gdy Mojżesz schodzi z góry, macie blade pojęcie na temat tego, jak wyglądało to nabożeństwo. Zobaczmy, co Biblia ma do powiedzenia odnośnie Mojżesza, gdy schodził z góry. Wiecie, że Mojżesz przyszedł mając 10 przykazań w rękach. 10 przykazań mówiących o oddawaniu czci z nabożnym szacunkiem. 10 przykazań mówiących o posłuszeństwie wobec Boga jako Ojca.
I on schodzi z tym dziesięciorgiem przykazań, a lud w tym samym czasie odprawia owo fałszywe nabożeństwo. Księga Wyjścia 32, 15 i 16. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa, tablice zapisane z obu stron. Z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach. Gdy więc Mojżesz schodzi na dół, niosąc warunki przymierza, lud w tym samym czasie łamie warunki przymierza, a Bóg mówi: wyrzekam się tego ludu, unieważniam moje przymierze. Gdy się zbliżają do obozu, możemy zrozumieć, jak wyglądało to nabożeństwo. Księga Wyjścia 32, 17-19. Mojżesz schodzi z góry razem z Jozuem. Jozue usłyszał odgłos krzyków ludu i rzekł do Mojżesza: wrzawa wojenna w obozie. Zatem musiało być tam sporo krzyków na tym nabożeństwie. On zaś odpowiedział, to znaczy Mojżesz: nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Tańczyli, krzyczeli i śpiewali, ile tylko sił w płucach. Zwróćmy uwagę, jak Ellen White komentuje to wydarzenie. Gdy przybliżyli się do obozu, ujrzeli ludzi krzyczących i tańczących wokoło swego bożka. Cóż za interesujący styl nabożeństwa. Była to scena pogańskiej orgii, pewna imitacja bałwochwalczych uczt w Egipcie. I teraz pisze tak: jakże jednak niepodobna do uroczystego i pełnego godności wielbienia Boga. Rozumiecie to? Uroczystego i pełnego godności wielbienia Boga. Gdy już Mojżesz dotarł do podnóża góry, oto co zrobił. Księga Wyjścia 32, 19 i 20. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Mojżesz nic by nie miał z tego nabożeństwa. Nic by nie miał z tego fałszywego oddawania czci. A przy okazji, Apokalipsa Jana mówi bardzo klarownie, że wielkie wydarzenia czasów końca będą dotyczyć właśnie oddawania czci, prawdziwego i fałszywego sposobu oddawania czci. Słuchajcie tego, co teraz powiem. Fałszywy sposób oddawania czci będzie sprawowany przez ludzi podających się za chrześcijan. Apokalipsa nie mówi o poganach oddających cześć pogańskim bogom, ale mówi o ludziach, którzy twierdzą, że służą Bogu poprzez oddawanie mu czci w niewłaściwy sposób. Innymi słowy, uwielbiają fałszywego Boga. Pytanie, jak Izrael mógł popaść w coś takiego? Jak to się stało, że Izrael popadł w odstępstwo i to właśnie w tym czasie, gdy Bóg zawarł z nimi przymierze? Odpowiedź brzmi: Aaron. Chwiejny przywódca o rozmiękłym charakterze. Księga Wyjścia 32, 21-24. Następnie rzekł Mojżesz do Aarona: co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Nie wiem, czy zauważyliście, ale to interesujące. Aaron sprowadził grzech na ten lud poprzez przyzwolenie. Innymi słowy, przyzwalając im na to, by mogli odprawić to fałszywe nabożeństwo, poprowadził Izrael do grzechu. Czytamy dalej. Aaron odpowiedział: niech Pan mój się nie gniewa, ty znasz ten lud, że jest skłonny do gniewu. Cóż, jeśli lud jest skłonny do złego, to przywódca powinien stanąć po stronie dobrego.
Wiecie, dziś rano podczas zajęć szkoły sobotniej pewna osoba zapytała mnie: pastorze, czy... I tu wspomniała pewien temat, którego nazwy nie wymienię, i pyta, czy wygłosiłbyś kazanie na ten kontrowersyjny temat, ryzykując pozwanie do sądu? Odpowiedziałem: jasne, żaden problem. Jeśli to jest w Biblii, to będę to głosił. Nie boję się, ponieważ wiem, że Bóg się tym zajmie. Więc Aaron mówi: ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi: uczyń nam bogów. Lepsze tłumaczenie mówi: uczyń nam Boga, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Rzekłem więc do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie, i dali mi je. Teraz zwróćcie uwagę, jak dodaje do swojego chwiejnego charakteru jeszcze i kłamstwo. I dali mi je, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. Lepszy przekład brzmi: wrzuciłem złoto do ognia i cielec z niego wyskoczył. Nic by Mojżeszowi nie dały wyjaśnienia tego chwiejnego przywódcy. W czwartym tomie świadectw na stronach 514 i 515 znajduje się bardzo głęboka wypowiedź autorstwa Ellen White na temat tego doświadczenia Aarona. Najbliższy współpracownik Mojżesza, który został pozostawiony z uroczystym zadaniem nadzoru nad ludem w czasie jego nieobecności, słyszał ich narzekających na to, że Mojżesz ich zostawił, i wyrażających pragnienie powrotu do Egiptu. Teraz zwróćcie uwagę na to. Jednak z powodu lęku przed urażeniem ludu wolał milczeć. Dlaczego milczał? Czego się bał? Bał się urazić lud. Nie stanął odważnie po stronie Boga, ale aby zadowolić lud, uczynił złotego cielca. Zdawało się, że spał, gdy zło się budziło. Kiedy padły pierwsze buntownicze słowa, Aaron mógł zareagować, ale był pełen strachu przed tym, że może obrazić lud, i najwidoczniej połączył się z nimi i ostatecznie dał się przekonać, by uczynić im złotego cielca, którego mieli czcić. Kto kogo prowadzi? Czy przywódca prowadzi owce? Czy to pasterz prowadzi owce, czy owce prowadzą pasterza? Najwidoczniej w tym przypadku to owce prowadzą pasterza. A wiecie, że owce mają bardzo kiepskie poczucie kierunku. W takim przypadku poprowadzą swego przywódcę zupełnie niewłaściwą drogą. Kilkakrotnie w tym fragmencie Ellen White stwierdza, że Aaron bał się tego, co ludzie zrobiliby, gdyby odważnie stanął po stronie prawdy. Przypomina mi się, kiedy rozpocząłem służbę przy zborze Fresno Central Church. Kilka osób przyszło i powiedziało: pastorze, gdy nauczasz z zakazalnicy, nie chcemy, byś wspominał w ogóle o Ellen White. A ja mówię: doprawdy? Zatem będę musiał czytać sporo cytatów. Nie odpowiedziałem dokładnie w ten sposób, ale przecież duch proroctwa to jedna z naszych fundamentalnych doktryn. Nie ma nic złego w czytaniu z ducha proroctwa, o ile jego słowa współpracują i wspierają Pismo Święte. Inna grupa powiedziała: chcemy współczesnej muzyki chrześcijańskiej z perkusją i gitarami. A ja mówię: nic z tego, dopóki tu jestem. Jeszcze inna grupa, a może i ta sama, mówi: i wiem, co myślicie na ten temat. Chcemy ordynować kobiety na starszych zboru. Wiem, że to gorący temat. A ja mówię: przykro mi, nic z tego tak długo, jak tu jestem. A mam liczną trzodę. I sporo jest osób odchodzących z kościoła. Co więc powinienem zrobić? Nie używać ducha proroctwa, wprowadzić współczesną muzykę do zboru, aby przypodobać się ludziom, którzy poczują się urażeni i pójdą gdzie indziej, gdy powiem im nie? Nie wydaje mi się. Gdyż Bóg powołał mnie na stróża trzody. Podobnie jak pastor Finn i pastor Jensen i Phil, jesteśmy w tej materii jednomyślni.
Chwalę za to Pana, bo wiecie, trudno dziś o zespół ludzi, którzy byliby jednomyślni w tych samych kwestiach, bardzo trudnych kwestiach. Patriarchowie i prorocy, strony 316 i 317. Ellen White pisze: Aaron słabo przeciwstawił się ludowi, a jego wahanie i niezdecydowanie w krytycznej chwili sprawiły jedynie to, iż ludzie utwierdzili się w swoim zamiarze. Innymi słowy, waha się. Cóż, sam nie wiem, co o tym myśleć. Może i tak, może i nie. Nie wiem, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy. Jego wahanie się tylko podsycało śmiałość ludu. Czytamy dalej. Aaron bał się o swoje bezpieczeństwo, zamiast więc szlachetnie stanąć w obronie honoru Boga, uległ żądaniom tłumu. Jednak nie wszyscy chcieli brać udział w tym kulcie. Była resztka, która krytykowała ten pomysł. Przeczytam wam, co się stało z tą grupą. Patriarchowie i prorocy, strony 316 i 317. Byli tacy, którzy pozostali wierni przymierzu z Bogiem, ale większa część ludu przyłączyła się do odstępstwa. Kto przyłączył się do odstępstwa? Większa część. Niektórzy mogą spytać: pastorze, skąd wiesz? Pewnie nieraz to słyszeliście. Skąd wiesz, że powinno się święcić szabat, skoro cały świat święci niedzielę? W końcu jest nas tak niewielu. Jest miliard katolików i miliony protestantów, którzy święcą niedzielę. Dlaczego wy, adwentyści, uważacie, że akurat wy macie rację, bo święcicie szabat? Słuchajcie, w Piśmie Świętym większość nigdy nie stała po stronie Boga. Gdyby chodziło tylko o liczebność, to królestwo diabła byłoby tym prawdziwym królestwem, bo diabeł ma po swojej stronie większość ludzi na ziemi. Czytam dalej ten sam wątek. Nieliczni, którzy odważyli się proponowane uczynienie posągu potępić jako bałwochwalstwo, zostali potraktowani brutalnie, a w zamieszaniu i podnieceniu stracili w końcu życie. A więc u podnóża góry Synaj ginęli ludzie, którzy byli wierni Bogu, bo chcieli uczcić Go z szacunkiem. Chcę jeszcze, byście zwrócili uwagę na coś bardzo ważnego. Wiecie, jest dziś wielu ludzi w Kościele Adwentystów, którzy lubią krytykować Kościół. Stoją na zewnątrz, mówiąc: och, ja jestem taki święty, a Kościół idzie w odstępstwo. Kościół to, Kościół tamto. Tak, jakby nienawidzili tego Kościoła. Ale wiecie, co Mojżesz zrobił, gdy zobaczył to odstępstwo? To jest naprawdę cudowne. Objawił prawdziwy charakter Jezusa, wstawienniczą moc Jezusa. Bo on wcale nie chciał, by Izrael został zniszczony. Chciał, by Bóg im przebaczył i tego właśnie chce Jezus dla swego Kościoła ostatków. Księga Wyjścia 32:31-33. I poszedł Mojżesz do Pana i powiedział: oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynili sobie Boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech. A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z twojej księgi, którą napisałeś. Jakoś nie widzę zbyt wielu ludzi z tych ludzi, którzy odchodzą z Kościoła, aby mówili: jesteśmy gotowi umrzeć, aby tylko Kościół żył. Gdy jesteśmy świadkami odstępstwa, nie powinniśmy mówić: ach, to odstępstwo. Nie tylko Kościół popadł w odstępstwo, ale wszyscy przywódcy są odstępcami. Powinniśmy raczej w miłości być gotowymi poświęcić własne życie Bogu dla ratowania Jego Kościoła. Musi to być zatem głęboka i silna miłość do Kościoła. Bóg przyjął modlitwę Mojżesza i przyjął skruchę Izraela. Zwróćcie teraz uwagę, jak Izrael pokazał swoją skruchę i pokutę. Zrobili coś, by pokazać, że są pokorni, że ich życie się zmieniło, że odtąd będą chodzić z Panem.
zrobili coś bardzo znaczącego. Księga Wyjścia 33, 1 do 6. Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza: idź i wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: dam ją twojemu potomstwu i wyślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę, Peryzytę, Hiwitę i Jebusytę i zaprowadzę cię do ziemi opływającej w mleko i miód. Zauważcie, co teraz Bóg mówi: ale sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytracić po drodze, ponieważ jesteś ludem o twardym karku. Zatem Bóg nadal zdaje się mówić: nie wiem, czy mam iść z tym ludem, czy nie. Zwróćcie uwagę, jaka jest odpowiedź ludu. Wiersz 4. A lud, słysząc te twarde słowa, przywdział żałobę i nie włożył ozdób swoich na siebie. Przywdziali żałobę. Czy jest to oznaka skruchy? Co z siebie zdjęli? Swoje ozdoby, czy też, jeśli wolicie, biżuterię. Ale dlaczego je zdjęli? Czy to była tylko chwilowa decyzja? Nie. Czytamy: wtedy rzekł Pan do Mojżesza: powiedz Izraelitom, jesteście ludem o twardym karku i jeślibym przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Teraz zaś Bóg mówi: odrzuć przeto ozdoby twe, a ja zobaczę, co mam uczynić z tobą. Izraelici zdjęli z siebie ozdoby przed odejściem z góry Choreb. I już ich nie włożyli z powrotem, dopóki nie przybyli do Kanaanu, ponieważ Bóg tak powiedział. Oznaka pokory, oznaka skruchy. Gdybyśmy spojrzeli na Kościół chrześcijański jako całość, 40 lub 50 lat temu mogłeś wejść do Kościoła i przyznać, że była różnica między członkami Kościoła a ludźmi ze świata na podstawie tego, jak byli ubrani, jak ubierali się chrześcijanie. Nawet u nieadwentystów biżuteria była rzadkością. Ale dzisiaj, gdy się ogląda te wszystkie nabożeństwa w telewizji, nie tylko mamy krzyki, nie tylko bębny, nie tylko taniec rzekomo w imię Pańskie, uwielbiając Pana, ale nie jeden biorący udział w tym uwielbieniu wygląda jak choinka. Tak są odstrojeni. A według Biblii jest to oznaka pychy. Widzicie, Bóg jest Bogiem prostoty. Ktoś może powie, że przecież w Biblii są ludzie noszący biżuterię. Sam Bóg nakłada biżuterię na ludzi. To prawda, ale wiecie co, gdy zbadamy Biblię dokładnie, odkryjemy jasno i wyraźnie, że gdy Bóg przyozdabia człowieka klejnotami, jest to oznaka świętości. Kiedy ludzie sami je na siebie zakładają, jest to symbol odstępstwa. Lepiej więc módlcie się, aby Pan wam zesłał ich z nieba jak najwięcej. Tej kwestii właśnie ludzie jakoś nie zauważają. Mówią za to, ale przecież Bóg mówi, że przyozdobi nas w rubiny i te wszystkie bezcenne klejnoty. To prawda, ale to jest po zniszczeniu grzechu. To nie dotyczy tej ziemskiej wędrówki, gdy stajemy się pyszni i dumni, kiedy używamy, wkładamy na siebie te rzeczy. Ktoś może zapytać: cóż, pastorze Bor, czemu wygłaszasz kazanie o tym, co się działo kiedyś z Izraelem? Powód jest taki, że lud Boży powtórzy to doświadczenie przy końcu czasu. Apostoł Paweł mówi, że te rzeczy zostały spisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Czy to możliwe, że przy końcu czasu chrześcijański świat będzie twierdził, że oddaje cześć prawdziwemu Bogu, jednak styl uwielbienia będzie wyraźnie wskazywał, że to wcale nie Bóg jest uwielbiony, gdyż Jemu trzeba z szacunkiem i powagą oddać pokłon jako stworzenia wielbiące swego Stwórcę. To będzie miało miejsce. To już ma miejsce. Nieco historii. Około roku 1900 w diecezji Indiana były bardzo ciężkie problemy.
Pewien człowiek, S.S. Davis oraz diecezjalny ewangelista w latach 1898 i 1899 zaczęli nauczać tego, co dzisiaj znamy jako doktryna świętego ciała. Polega to na tym, że gdy przyjmujesz Chrystusa, to masz święte ciało i nie możesz grzeszyć. Więc jeśli grzeszysz, to tak naprawdę nie grzeszysz, ponieważ masz święte ciało. Przewodniczący diecezji został wkrótce całkowicie w to wciągnięty z tym ewangelistą. R.S. Donnell, tak się nazywał. Wieści o tym dotarły do siedziby kościoła adwentystów, więc zdecydowano o wysłaniu dwóch delegatów na spotkanie namiotowe w stanie Indiana w roku 1900. Jednym z nich był Stephen Haskell, a drugim A.J. Breed. Spotkanie namiotowe miało miejsce w Muncie w stanie Indiana od 13 do 23 września 1900 roku. Po tym, jak Haskell i Breed brali udział w tym spotkaniu, na którym dominowali entuzjaści nowej doktryny, wysłali raport do Ellen White. Ellen White zaś napisała list, datowany na 10 października 1900 roku, w którym wyjaśniła, jak Bóg patrzy na to, co stało się na tamtym spotkaniu namiotowym, a czego świadkami byli pastorzy Haskell i Breed. List ten możecie przeczytać w tomie drugim Wybranych Poselstw, strony od 35 do 45. Przeczytam kilka fragmentów. Rzeczy, które mi opisaliście jako mające miejsce w Indianie, Pan przedstawił mi jako mające mieć miejsce tuż przed końcem czasu próby. To już niebawem. Będą mieć miejsce wszystkie prostackie rzeczy. Słuchajcie tego. Będą krzyki, bębny, muzyka, taniec. Zupełnie jak pod górą Synaj. Krzyki, muzyka, taniec, bębny. Zmysły rozumnych istot będą tak zdezorientowane, że nie będzie można im zaufać w kwestii podejmowania właściwych decyzji. I to nazywa się działaniem Ducha Świętego. Kontynuuje ona ten wątek na stronie 36. Duch Święty nigdy nie przejawi się w takich metodach. Bo niektórzy powiedzą, a co w tym złego? Jej słowa dotyczą przecież tylko doktryny świętego ciała. Jednak Ellen White stwierdza, Duch Święty nigdy nie przejawi się w takich metodach, w takiej hałaśliwej wrzawie. Gdy przebywasz w hałaśliwej wrzawie, nie możesz usłyszeć głosu Pana. To jest ogłuszające. Celem nabożeństwa jest przyjść przed oblicze Boga z szacunkiem, aby móc usłyszeć nawet najcichszy głos Boży. Czytamy, to jest wynalazek szatana, tak zatuszować jego pomysłowe metody, aby nie miała żadnego wpływu czysta, szczera, wzniosła, uszlachetniająca i uświęcająca prawda na czas obecny. Innymi słowy, jest to jedynie substytut po to, by ludzie nie dostrzegali wagi prawdy na czas obecny. Lepiej by było, gdybyśmy w ogóle nie łączyli uwielbienia Pana z muzyką, niż mieli używać instrumentów muzycznych, jak mi to ukazano w styczniu, podczas naszych spotkań namiotowych. Widzicie, ona nie mówi tu o doktrynie świętego ciała, ale o muzyce. W jej czasach nie było rocka, disco czy rapu. Wyobrażam sobie, jak to, co ona słyszała, musiało brzmieć w porównaniu do tego, co dzisiaj słyszymy w wielu kościołach. Dalej pisze tak. Prawda na ten czas nie potrzebuje tego rodzaju działań do nawrócenia dusz. Hałaśliwa wrzawa poraża zmysły i deprawuje tego, który prowadzony prostą drogą mógłby być błogosławieństwem. Zatem nie ma tu mowy o fałszywej doktrynie, ale o stylu nabożeństwa. Moce szatańskich wysłanników, słuchajcie tego,
Moce szatańskich wysłanników mieszają się ze zgiełkiem i hałasem, aby uczynić karnawał, i to nazywa się działaniem Ducha Świętego. Nie należy popierać stosowania takiego rodzaju oddawania czci. No encouragement should be given to this kind of worship. Kategorycznie. A na stronie 37 pisze: Duch Święty nie ma nic wspólnego z takim pomieszaniem hałasu i różnych dźwięków, jak mi to ukazano w styczniu. Być może niektórzy ludzie, czytający ten rozdział, powiedzą: cóż, ona po prostu krytykuje teologię świętego ciała, którą tamci głosili. Ale ona nie krytykuje jedynie teologii, krytykuje także styl uwielbienia. Duch Święty nie ma nic wspólnego z takim pomieszaniem hałasu i różnych dźwięków, jak mi to ukazano w styczniu. Szatan pracuje pośród zgiełku i zamieszania, charakteryzujących tego rodzaju muzykę, która odpowiednio wykonana mogłaby przynieść Bogu chwałę i cześć. Szatan zaś sprawia, że jej efekt jest niczym ukąszenie jadowitego węża. Jeszcze jeden komentarz ze strony 38. To, co miało miejsce w przeszłości, będzie mieć również miejsce w przyszłości. Szatan uczyni muzykę sidłem przez sposób, w jaki jest wykonywana. Zatem Ellen White mówi o fałszywych stylach uwielbienia, które wchodzą do kościoła adwentystów na naszych spotkaniach namiotowych przed końcem czasu próby. Wierzę, że żyjemy właśnie w tym czasie. Wierzę, że przygotowania do bitwy mają miejsce nawet w tej chwili. Czy będziemy kładli nacisk na uszlachetniającą i uświęcającą prawdę na czas obecny, trójanielskie poselstwo, które uświęca życie i przygotowuje na przyjście Jezusa, czy raczej będziemy kładli nacisk na właściwe metody uwielbienia, przy okazji zapominając, że Bóg ma specjalne poselstwo dla swego Kościoła na ten czas? Jednak styl nabożeństwa ma duży wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy Jezusa. Nasz styl nabożeństwa może zdegradować Jezusa, zdegradować nasze spojrzenie na Jezusa, zdegradować nasz szacunek do Jezusa. Prawdziwie uświęcające i uszlachetniające nabożeństwo może przybliżyć nas do Jezusa, może sprawić, iż będziemy dokładniej odzwierciedlać charakter Jezusa w życiu. I znów pojawi się ta sama kwestia, co pod Synajem, a więc kwestia oddawania czci. Czyli jak to robimy i kiedy to robimy, i nie tyle nawet komu oddajemy cześć, ponieważ wszyscy przy końcu czasu twierdzić będą, iż oddają cześć prawdziwemu Bogu. Zatem, bracia i siostry, wywyższajmy Pana i stójmy po stronie prawdy, póki niebiosa nie przeminą. Co wy na to?